Dzień dobry wam bardzo serdecznie. Jest w Polsce takie powiedzenie, dosyć sławne. Na Radom to jadą. I powiem szczerze, ono jest totalnie nieprawdziwe, znaczy nie ma pokrycia z rzeczywistością, ponieważ przyjechaliśmy tutaj. No dobra, to może trochę ma, ale jak patrząc pod kątem ogłoszeń, to dziewczyn jest tu tylko 103. Dla porównania w Łodzi jest ich 530 parę. No i w nocy to się jeszcze do żadnej z pań nie dało dodzwonić. I co teraz czterech jurnych buchajów ma zrobić? Majówka jeszcze ho-ho i jeszcze trochę. A tam by człowiek w takiej klatce to komu trzy sucho upierdzielił i dał upust swoim emocjom, czemu to się nie otwiera? Ale jest taka ekipa The Cruz Rudlina i oni normalnie upierdalają na mieście, nielegalnie. Ale raz w roku organizują taki event na torze, właśnie w Radomiu. No, to jedziemy zobaczyć i zrobimy taki wjazd na garaż połączony z wjazdem na event. No i nie oczy stacja. Dobra, to i to. Chociaż tak koleżka miły i umyjesz wóz. O, trącimy go? On myje w ziemię. To jest Radom, to jest kurwa kultura, widzicie? Chłop podłogę myje. To od razu auta może, nie? Ten co ma oprysk. O ty, a ten zobacz, chłopio ze swoim sprzętem wleciał. Nie, to jest silna chemia do felk. Co ty pierdolisz, gościu z własnym sprzętem na myjnie wleciał, nie, to jest Radom. Nie, zobacz, no? Odkłada to, patrz. Zobacz. Gratis, to jest mordo, wielki napis na dole, gratis. Bierzemy to na tor. Ty, niby Polska B, a jednak... Lepiej niż A. Lepiej niż A. Łacie w mordę. Ej, to jest tylko do kół stalowych, a chłop się ten cały samochód opierdolił. Czyli niby Radom, czy niby nie Radom, patrząc pod tym, ale jednak Radom patrząc po ludziach. Plusik. O, plus. Plusik, 10 zł, Kalega, pasuje Kalega? Na razie to, zobaczymy. Na taki dobry wstęp. Pozbyłem się już 10 zł, 10 zł zmienia cyk pyk właściciela. A samochód zmienia stan. Teraz będzie czysty, przepraszam. No jaki oprysk? A co? No taki. Radom, gość z każdego stanowiska to zajebał. Na całe auto. No poważnie, no zobacz. Tak to było, nie całe. Całe jest. No, ale zobacz, zobacz gościa. Całe tym twarzem. Ale czaisz w tym styl, nie? Spodnie od garnituru. Czy faktycznie? Takie czwelki. A kurtka już sportowa. Za darmo jest sportowa. Każdy oprysk użyty, czyli pijany masz full na tym aucie. Zaraz mu zerzę tego Tiguana. I teraz całe 2 złote wrzucił, żeby spłukać. To jest Turan. Turan jeden, nikomu nie potrzebna do szczęścia coś. Przyjemna część dla portfela, czyli tankowanie. Ale, moi drodzy, ja chciałbym tylko przypomnieć, że jeżeli pod moim materiałem jest 5000 łapek w górę, to wujo daje 3 przedpłacone karty paliwowe do 3 komentujących. Więc zostaw komentarz, subskrypcję, łapkę w górę i możesz, o cyk, pojechać właśnie tak jak ja teraz. Poczekaj, muszę wybrać dobrze, o, setunia. Jep, tankujesz. 250 zł masz na karcie nabite. Więc normalnie leci, wiesz, i nie płacisz, znaczy, no nie płacisz, no dajesz karty, jest tak, to wygląda. Może dość już tego mojego pierdolenia, przenieśmy się wreszcie na miejsce i zobaczmy, jak to nam wszystko wygląda. Keeping it moving, I'm getting the checks. Alarms keep going off daily. Keep it moving, boys calls daily. Keep it moving, never see, maybe. Gotta keep it go, flows crazy. Blowing like ghosts from the wood. Throwing them up, but I do. Spreading the word to your crew. Keeping it going, I knew. Believe it or not. Oh, he's so dangerous, keepers are famous, never gonna change us. Oh, they just blame us, never gonna famous. Why they wanna chill, but I got it, the paper. Moving the dough, but they capers. Moving the dough, but they fake it. Never gonna stop, but I get it, though. Flow like a figure, roll late. Believe it or not, that a
taste so better. We getting cheddar. Oh, they don't got that. Moving the flow is monotonous. Keeping it. Brushing the dirt off my shoulders. Keeping it moving, no boldness. Oh, it's just getting so colder. Oh, I'm so cold and I flex. Believe it or not. Znajdujemy się na ulubionym torze ministra Glapińskiego. Nie mam bladego pojęcia, czy mnie słychać. A dlaczego na ulubionym torze ministra Glapińskiego? Bo to tor Jaszcząb. Jaki mam pomysł na ten materiał, moi drodzy? Przyszło mi do głowy tak, żeby sprawdzić, czym jeździ ekipa The Crew. Po drugie, chciałbym przetestować takie nasze, o, wprawdzie nie nowo zakupione, bo już trochę to mamy, ale teraz wreszcie mamy pogodę, żeby sprawdzić, jak to działa, czyli, opa, Hydra Alien Tilta, to jest takie ramię i na to ramię idzie gimbal, idzie kamera i będziemy mogli dojeżdżać różne samochodziki, jak robią te takie dziwne sztuczki na drodze i mam nadzieję, że wyjdą nam jakieś fajne ujęcia z tego. Więc widzu, napisz mi teraz w komentarzu, czy fajne ujęcia są, bo kosztowało to 8000 zł. O, 8000 zł. A kolejną rzecz, jaką chcę tutaj zrobić, to zapytać tych wszystkich ludzi, ile trzeba zarabiać miesięcznie, żeby móc sobie pozwolić na upierdalanie praktycznie świeżych samochodów na torze. Czy im kurwa nie szkoda? Zaczniemy od takiego, można powiedzieć, wjazdu na garaż, bo u ciebie na garażu nie jesteśmy. Witam cię serdecznie. Witam, cześć. MC, tak to się wymawia? Tak to MC, się czyta? No. Co to znaczy? MCZI. MC to był, wiesz co, głównie skrót od nazwiska. Jak jeździłem trochę w kartingu, potem ścigałem się w samochodach. Okay. Zawsze jakieś było oznakowanie. A żeby się zmieściło na rejestrację, trzeba było skrócić. Sprytne, nie? Bardzo no. Sprytne. No dobra, jesteś królem nielegalnego lublińskiego życia. Upalasz się na każdym skrzyżowaniu, na każdym rondzie. Dobrze mówię, czy tak, nie? Tak, no. Dobrze mówię. To ile masz punktów karnych? Teraz mam 5. Bo o, to i to, po niewyjaśnionej sytuacji z prawem jazdy już jest tak. Czyli raz już udało się stracić? No, stracić, bardziej zawieszone było, tam dużo było z tym komplikacji, ale udało się wyjść na prostą, nie? Kurwa, ja mam 19 punktów, jak ty to robisz? Miałem 23 przez pół roku, nie? 23 to jednak mi brakowało. No dobra, to co, przechodzimy do twojego auta? Tak. Cóż to... Czekaj, to ma za dużo drzwi. Ja kojarzę, że ty miałeś taką wersję tylko... Kupetę, no. Kupetę. Była M4, jest M3. M3 bardziej praktyczna. Lepiej się wozi opony z tyłu do upalania, nie? Czyli to jest tylko pod tym kątem, czy coś się w rodzinie pojawiło, że... Nie, to jest tylko pod tym kątem, póki co, ale też po prostu taki się trafił wóz, akurat był czarny, wiadomo, obkleimy go na pewno w maju, po evencie jakoś, a tak... Który rok? 18, już 18. Competition. A tamta była? Tamta była 16 i zrobiona na polifta, żeby lepiej czyli tu wyglądała. Jest oryginalny, tu jest oryginalny polift. Tu jest oryginalny polift, czyli lampy już mamy te takie ładniusie i z przodu, i z tyłu, tak. Czy pod maską coś modyfikowałeś? Pod maską na razie jest wgrany program taki pode mnie, czyli załóżmy jest zrobiona skrzynia, dyfer i w silniku jest nie może około 520 koni na razie. Okej, okay, czyli tak bezpiecznie bardzo. Bezpiecznie i skrzynia jest zaprogramowana na krótko, że po prostu na ulicy dwóje, troje można było mieć. Krankam jest? Właśnie nie ma, ale motor jest po remoncie, robiliśmy panewki, góra, dół, wał. To nie mogliście od razu krękawa zamontować? Właśnie, o ile nie będziemy go jeszcze rozbierać, to byśmy go od razu może wsadzić dla bezpieczeństwa. No nie, no dla bezpieczeństwa to by wypadało, bo to jest jednak... Tak, to jest jednak... Przy porobionych M-kach to jest dość duży problem, a potem dość duży wydatek, tak, jeżeli no. To pierdyknie. Ile to kosztowało w takim razie, jeżeli mówisz, że dobrze to kupiłeś i dobrze się trafiła? No wiadomo, licząc cały ten pakiet, te wszystkie karbony, nerki, dokładki, felgi, kierownica cała z upanego karbonu, skrzydło z tyłu, jakiś wydech, no to w 2,5 stach myślę, że się zamknęliśmy, nie? Salon Polska? Nie, to jest ze Stanów ściągnięte. Ze Stanów? No, ze Stanów, prawy błotnik, tylny był wymieniany. Wali powodzią w środku? Nie, na szczęście nie. Jak dla siebie to wiesz, to trzeba... Boże, teraz zadam to pytanie. No? W Stanach jak bardzo dostała? Spodziewam się, że odpowiesz mi. Prawy tył. Prawy tył? Bardzo czy nie bardzo? Jak dla siebie to musiałem kupić nie bardzo. Jakbym kupił, wiesz, tak, żeby opchnąć, to musiałbym kupić no jakoś taką... żeby zarabić. Bardziej, no. Kupiłeś dla siebie. Zaciekawiła mnie ta karbonowa kierownica. Wygodne to tak podczas jazdy?
W rękawiczkach wygodnie. Bez rękawiczek dupa. Bez rękawiczek to fajnie, po prostu dla oka. Dobra, ty mi odpowiesz na to pytanie. To jest oryginalny LP Formance czy AliExpress? Nie, to jest robiona z Anglii, nie? Robiona. Pod zamówienie, żeby był ten łupany karbon. Dlaczego? Tak. Zastanawiałem się, czy na oryginalnym LP Formance widać, tak wiesz, każdego leda. Inaczej jest zrobione, nie? Ale tu jak to jest custom pode mnie, czyli załóżmy te żółte detale, żółte nici, to tak dalej, wszystko ci jest zrobione, żeby pasowało do środka, tak jak masz ręczne, też jest w łupanym karbonie i te elementy do fotel z dziurami. Fajne, wygodne. Kurwa, jak mówisz, że tak się lepiej tym jeździ, to skoro jesteśmy na evencie u ciebie, tak? Tak. Bo to jest The Crew. To jest event The Crew. No, czwarta edycja. Upierdalają już. Ile ludzi jest w ogóle w tej ekipie The Crew? Ekipa The Crew to wie. Składa się głównie z chłopaków, które zapoczątkowaliśmy. Wyjeżdżaliśmy sobie na ulicę, nagrywaliśmy jakieś tam ujęcia, że tak powiem. Na zamkniętych terenach, tak, oczywiście. Na zamkniętych terenach Lublina. A tak potem siłą rzeczy przenieśliśmy się na tor, tak dalej, skąd tam pasjonuje się od dawna. Ile ci osób przyjechało na imprezę? Jest około 40. Czyli mniej niż na poprzednich edycjach? Na poprzednich było więcej, musieliśmy to zmniejszyć. Kurwa. Ze względu po prostu, że o, tak jak widzisz, że za duży młyn się robi, nie? To chodźmy zrobić trochę z młyn z tych opon i sprawdzić, jak to lata. Dobra. Są umiejętności, ale coś czuję, że bardzo ciężko jest nagrywać teraz z tą tak, kamerą. Na pewno, na pewno. Dlatego na event przywiozłem tego, tą całą tiltę, czyli popróbuję zaraz tutaj wszystkich uczestników nagrywać i może mi z tego jakiś fajny materiał dla widza wyjdzie, ale zanim ta sekcja, to moi drodzy, przejdziemy do sekcji i zrobimy sobie sprawozdanie finansowe. Ile to trzeba mieć pieniędzy, żeby właśnie tak tu przyjeżdżać i tak tu upierdalać? W takich warunkach jeszcze odcinka nie prowadziłem. Bardzo mi się to podoba. Dawaj, mało lata, dawaj, goń go. Dobrze, wywieraj presję. O, dobra, tutaj, żeby nie pierdol... tutaj presja została wywa. Dobra, dzięki byku. Ja w takim razie lecę do tych twoich gości. Słuchaj, mamy takie pytanie do wszystkich. Ile trzeba zarabiać miesięcznie, żeby móc sobie pozwolić na upierdalanie świeżutkiej M4 na torze? Średnia krajowa. Tak, średnia krajowa. I 500 plus. Ale ile tych 500 plus? Ja nie mam ani jednego jeszcze. Od kogoś pożyczasz? Tak, no od sąsiada. Szanuję. A nie szkoda? Nie, no po to jest. I to mi się podoba. Idziemy dalej. To mi za chuj na BMW nie wygląda. Bardziej na ostatniego samuraja tutaj. Przepraszam, pan jest właścicielem tego. O, mam mikrofon. Tak jest, jestem, no. To pana autko? Nie, taty. A ile tata musiał dzieci narobić, żeby takiego GTR-a? No 3. 1500 zł? To w miarę. No trochę jest, no. Nie szkoda takiego na tor? Do upalania to trochę tak. A tata wie, co się z tym autem dzieje? Nie. Szanuję, dziękuję. Łapiemy kolejną ofiarę. Przepraszam bardzo. Ile trzeba miesięcznie zarabiać, żeby móc jeździć takim czymś? Trzeba dużo kraść na pewno, a zarabiać to nie wiem. A, okej. Okay. Katalizatory czy coś innego? No, u mnie radia. Mogę ci pokazać, że nie mam u siebie. O, sam sobie zajebałeś radio? Tak, no. To jest... Nie ma, widzisz? Faktycznie, nie ma radia. Nie ma radia. To jest prawdziwy przedsiębiorca, widzowie. Tak. Z czego ty słuchasz? A, dźwięku silnika. Tak. Gada tak, to? Jestem gejem, no. Okej. Okay. Przepraszam bardzo. Ile trzeba miesięcznie zarabiać, żeby móc sobie jeździć taką nową memką po torze? Wiesz co, do mnie lepiej nie podchodź. Nie wiem, o co mu chodzi. Nie, to nie. Siemano, byku. Siema. Widzę, że jesteś jedynym włoskim przedstawicielem na tym evencie. No, niestety albo niestety tak wyszło. W każdym razie na pewno najlepszym. Najlepszym? No, robi to jakieś fiflaki? Ja, robi to jakie? Laka pali?
pali. Pokażesz? Pierdolnie w tą memkę z przodu. Pokaż ten, wydech. Wydech jest? Nie wiem, czy chciałem to słyszeć, ale to jest Fiat AMG, czyli Włochy połączone z Niemcami, połączone też z Chinami. Kurwa, chłopie, ale to jest kooperacja. Powiem ci tak, normalnie byłby ogień, ale że dzisiaj słońce jest, to nie widać pewnie. I jak słońce to kabrio, tniemy dach? Jak motokoty. Dobra, mam najważniejsze pytanie. Jak mało trzeba mieć szacunku, żeby nagrywać z Andrzejem PO2? Szacunku, do samego siebie. Do samego siebie? No. Trzeba mieć dużo szacunku. Nie, no mało z Andrzejem. To... Z Andrzejem to trzeba... No mało mieć bardzo. To jest po prostu inna liga. O, żeż kurwa. Oni znowu z tym. Oprócz srogich fur przyjechały też tu motorki. Ale według mnie jedyne, co na jakim motorku można to zrobić, to się wyjebać. Mamy tu tyle empowerów i pozadawaliśmy właścicielom czasem cringe'owe, czyli krótko mówiąc głupie pytania, ale przynajmniej było zabawnie i śmiesznie. To chyba najwyższy moment, żeby spróbować, przetestować. Oj, przepraszam. To coś, co udało nam się zaczepić na samochód. Jest to dość ryzykowne, bo to się trzyma na słowo honoru. Najwyżej będę trochę pieniędzy w plecy, jeżeli coś pójdzie nie tak. Także, tak jak wcześniej wspominałem, dajcie znać w komentarzu, czy ten materiał, który właśnie zobaczycie, wam się podoba i czy dałem radę cokolwiek z tego nagrać. Za moimi plecami właśnie odbywa się rozdanie nagród, bo tutaj też były przejazdy takie na czas, nie? M8 na czas, bez sensu, dwutonową kurwą. Chociaż bez sensu było też latanie bokiem z tiltą. Ale chyba koniec końców wyszło mi to całkiem nieźle. Proszę was jednak o tą opinię w komentarzu, bo powiem szczerze, trochę zaryzykowałem, nie? Ludzie się pytają, czy się nie boję tak jeździć z tymi, czy jest ze mną wszystko w porządku. No nie jest. Moi drodzy, w tym materiale to już wszystko, więc mam nadzieję, że tą subskrypcję, łapeczkę w górę i komentarzyk zostawicie. Ja wam serdecznie dziękuję i widzimy się standardowo za tydzień w niedzielę o 13:00.